Tym razem przygotujemy smażone krewetki pachnące czosnkiem i chili. Do tego będzie sos winny, aromatyzowany, ciężkie słowo, natką pietruszki i imbirem. Do tego damy mango, imbir, ryż basmati i pieczone pomidory. Tak jest. Od czego zaczynamy? Obrane krewetki oczyszczone, czyli bez głowy, bez pancerza, wyciągnięte przewód pokarmowy. Tak muszą wyglądać. Delikatnie dajemy pieprzu. Na patelnię wlejemy oliwę z oliwek. Dodamy chili, dodamy natkę pietruszki. Pod koniec smażenia będzie troszkę dusili z dodatkiem wina. Na patelnię lejemy oliwę z oliwek. Pamiętajmy, żeby to nie była extra virgin. Dajemy czosnek. Dajemy chili. Jeżeli nie lubimy zbyt... Dokładnie, jeżeli nie lubimy zbyt ostro, delikatnie przysmażamy, kładziemy kreweteczki. Nie róbcie tego w domu. Krewetki smażymy szybko. Jak robią się czerwone, podlejemy je białym winem. Jak wino odparuje do połowy, damy mango. Oraz imbir. Oraz imbir. Pomidor możemy zapiec w piekarniku, temperatura 180 stopni. Jeżeli nie, chcemy zaoszczędzić energię, króciutko na patelni. Do tego mango. Do tego ryż basmanti będzie dodatkiem tego dania. Gotujemy go na szybko i na sypko. Mango powinno się dusić w sosie, który powstał od smażenia krewetek, czyli z dodatkiem chili, z dodatkiem imbiru. W międzyczasie przygotujemy sałatkę z rukoli i sera owczego. Ja jestem gotów. Krewetki smażone w chili i czosnku, pachnące mango i imbirem, z ryżem basmanti i sałatką z rukoli, sera feta, skropionego oliwą z oliwek, z wspaniałą solą prowansalską i lekko pieczony pomidor koktajlowy. Smacznego.